Oprócz tego, do zakończenia, które, no tak, nie ma takiego tytułu, ale należy potraktować, mamy ad hoc, czyli jeszcze kilka faktów. Chciałem zawrzeć kilka informacji na temat pobytu w Warszawie, ale to już było, więc nie wracam. I dziewczyn, które podobały mi się na studiach, pod tytułem, no co z tymi dziewczynami w czasie studiów, nie chciałbym ze względu też na ich imiona i nazwiska, bo pewnie by sobie tego nie życzyły, aby publicznie czytać. Na końcu tej części pierwszej mojej imprezy. Pragnę jeszcze podkreślić, że nigdy nie przepadałem chodzić na imprezy. Zawsze ten stan był mi obcy. W szkole podstawowej nigdzie nie chodziłem na zabawy, poza kilkoma dyskotekami, ale żeby do miasta lub pubie, to nigdy. 1. W szkole średniej też zachowałem się pasywnie. Jedyny epizod to właśnie byłem jeden raz w dyskotece studenckiej na ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. Pamiętam w pewnym momencie, kiedy wyszliśmy na dwór, zdarzyła się taka nieprzyjemna sytuacja. Jakieś nieznane osoby do nas podeszły i zapytały się, czy mamy pieniędzy. Mój kolega dał wszystko, ja zachowałem stoicki spokój i dałem im 2 złote, choć miałem ponad 20 złotych. Puścili nas. My byliśmy oburzeni, poszliśmy się poskarżyć do swoich kolegów. Niby sytuacja jakoś się wyjaśniła, ale potem już nam minęła zabawa imprezowa i po 23 szykowaliśmy się do domu. Co za pech. Ja nie chodzę na imprezy i poszedłem raz i takie zdarzenie. Już więcej nie byłem na dyskotece. Ja nie lubię tamtych komercyjnych piosenek, szpanowania się kolesi, pokazujących się wyzywająco swoich wdzięków dziewczyn. 2. Na połowinkach w szkole średniej nie byłem, ale na studniówce owszem. Odbył się ten bal maturalny w hotelu Polonez. Było fajnie, bawiłem się świetnie. Formalnie szedłem z koleżanką z klasy. Płaciłem za siebie 120 zł, dostałem od babci na zapłatę. Tańczyłem z osobą towarzyszącą jeden taniec oraz oczywiście ten pierwszy, który jest taki najbardziej uroczysty. Poza tym tańczyłem jeszcze z inną koleżanką i trzeci taniec też był pod koniec studniówki. Generalnie jedzenie było przeciętne, hotel dość ekskluzywny, nie omieszkało się bez faktu przyniesienia przez moich kolegów alkoholu, ale tu też nie będę pisał co i jak. Nie wypiłem ani kropli i praktycznie bawiłem się do końca, więc moja teza, że alkoholem nie trzeba wcale się dobrze bawić, jest aktualna. Miałem wrócić taksówką, ale szedłem pieszo z kolegą na Garbary. On pojechał w stronę Śródki, ja z Garbar poszedłem na przeciwny przystanek i nocnym autobusem postałem najpierw do 2:37 i rzeczywiście jechałem potem komunikacją miejską o 2:45. Około 3:00 udałem się na autobus NCC2, bo tym poprzednim dojechałem, prawda, do Ronda Caponiera. Spotkałem w autobusie kolegę, z nim rozmawiałem i tak trafiłem do domu. Po powrocie zdążyłem mamie opowiedzieć powierzchownie, jak było na studniówce i poszedłem spać. Rano, tuż po obudzeniu, opowiedziałem w szczegółach, jak się dobrze bawiłem. Studia to zero imprez, takich rzeczywistych. Trochę pochodziło się do pubów, szczególnie na czwartym roku studiów, ale nadal nie byłem na żadnej dyskotece, choć miałem okazję, wielokrotnie mi proponowano. Po trzecie, oczywiście połowinki na studiach były świetne, pozostawiły w mojej pamięci niezapomniane wspomnienia. Takie wydarzenia są naprawdę wyjątkowe i przytrafiają się bardzo rzadko. Śmiem twierdzić, że żadna zwykła dyskoteka nie jest w stanie zastąpić takich doniosłych uroczystości, jak choćby połowinki czy studniówka, ponieważ są to wydarzenia jubileuszowe i jedyne w swoim rodzaju. Naturalnie twierdzę również, że koncert Komy jak najbardziej pozostawił po sobie ogromne wrażenie, które odczuwam aż do dziś. Warto pójść choć raz i przeżyć to samemu. Ogólnie nigdy nie pociągały mnie imprezy dyskotekowe. Właśnie ciekawszy wydawał mi się koncert na żywo. A tak naprawdę ja mam prawdziwą imprezę, gdy jestem sam w domu. Wówczas puszczam głośną muzykę i to mi wystarczy. Leci ulubiona muzyka, a ja relaksuję się, bądź wielokrotnie ćwiczę przy ulubionej muzyce. Koniec części pierwszej wspomnień Mateusza Churysza pod tytułem Moje dotychczasowe życie i teoretyczne rozważania nad otaczającą nas rzeczywistością.